wskazujący na próbę załatwienia tego problemu, zostało wykonane utwardzenie na wieziony kruszec, zamalcowany i w tym momencie tam nie ma tego problemu, jaki tutaj wskazywali mieszkańcy, że nie jest utrudniony dojazd, nie zalega woda, nie pojawia się błoto. Ugoda, jaka została zawarta między burmistrzem a deweloperem, który wykonywał to osiedle, została wykonana prawidłowo. Wszelkie tam uwagi oraz niedociągnięcia zostały usunięte, więc z tego tytułu nie może być żadnych roszczeń. Oczywiście można oczekiwać asfaltu, można oczekiwać chodnika, kostki brukowej. Są różne sposoby realizacji pewnych zadań. Wszystko zawsze się rozbija o pieniądze. Tutaj mieszkańcy oczekują, że będzie położona kostka brukowa. No niestety, jak sami doskonale Państwo wiecie, nasze miasto nie jest jakoś szczególnie przyjazne pod tym względem mieszkańcom. Mamy dziurawe chodniki, które wymagają co najmniej przełożenia tych kostki czy płyt chodnikowych, ponieważ są już nierówności z racji tego, że było to wiele lat temu wykonywane i są już rozjeżdżone. Część ulic posiada znaczące ubytki, które są uzupełniane co roku w ramach akcji, ale to jest krótkotrwała naprawa. Są ulice w Bochni, na które są wykonane projekty oświetlenia i do tej pory, do dnia dzisiejszego nie doczekały się z realizacji, bo brakuje na nie pieniędzy. Więc osobiście uważam, że to, w jaki sposób Urząd Miasta teraz załatwił problem dojazdu zalegającej wody i błota, porównując to z ilością osób, jaki zamieszkuje tamten rejon i to będzie do korzystania wyłącznie przez tych mieszkańców, to nie jest chodnik, to nie jest droga przyjazdowa, tam wiele osób nie chodzi, więc uważam, że na środki, które miasto w tej chwili posiada, jest wystarczający sposób załatwienia problemu. Jeżeli kiedyś będą środki, a miasto nie będzie miało pilniejszych potrzeb, oczywiście możemy dbać o tą estetykę, podnoszenia tego komfortu i samopoczucie, jak tutaj argumentował wnioskodawca, wtedy tak, ale trzeba zawsze skupić się na priorytetach i ważności tych zadań. Według mojego odczucia to nie jest priorytetem.